Cześć, witajcie moi drodzy! W pierwszym klinie w 2023 roku. Dzisiaj mamy 2 stycznia i poczytamy sobie z książki codzienne refleksje. Zapraszam. Więc witajcie kochani! Na dzisiaj, na 2 stycznia, czytamy. Najpierw fundament czy napicie. Czy nie picie? To wszystko, czego mamy się spodziewać po przebudzeniu duchowym. Nie, abstynencja to zaledwie sam początek. Jak to widzi Bill, strona ósma. Praktykowanie programu AA przypomina budowanie domu. Najpierw musiałem położyć solidny fundament z betonu, na którym mógłbym postawić dom. Dla mnie równało się to z zaprzestaniem picia, ale niezbyt wygodnie jest żyć w betonowym fundamencie bez żadnej ochrony. Wystawiony na oddziaływanie gorąca, zimna, wiatru, deszczu. Tak więc na fundamencie tym zbudowałem pokój. Gdy zacząłem stosować program AA, pierwszy pokój chwiał się w podstawach, bo nie miałem jeszcze wprawy w tej, praktyce, w tej pracy. Ale z biegiem czasu, wprowadzając program w życie, nauczyłem się budować stabilniejsze pokoje. Im dłużej praktykowałem, im więcej budowałem, tym wygodniejszy i szczęśliwszy stawał się dom, który teraz mam i w którym mieszkam. Moi drodzy, to jest oczywista oczywistość. Ja to podkreślam od już bardzo dawna, że problemem alkoholika nie jest alkohol. Problemem osoby uzależnionej nie jest substancja czy czynność jakaś behawioralna, od której ta osoba jest uzależniona. Absolutnie nie. To jest skutek. Oczywiście ten skutek prowadzi do innych różnych problemów, w sensie nie wiem, długi, rozwalone życie, rozwalona rodzina, rozwalone życie zawodowe, zdrowie i tak dalej i tak dalej, konsekwencje prawne różne. To wszystko się kochani zgadza. Natomiast to nie jest generalnie sam w sobie problem, tak? I teraz moi drodzy cała sztuka polega na tym, co większość z was wie. Że trzeba wziąć się za trzeźwienie. Tutaj jest mowa o programie A, który oczywiście, jak najbardziej, może nam temu służyć. Może nam temu służyć terapia, czy jakiś inny program rozwoju osobistego, rozwoju duchowego. I dopiero jak zaczniemy rozwijać się w sposób no taki pozytywny, który niesie gdzieś ze sobą owoce, nasze życie zacznie się zmieniać. I często jest tak, że wiesz, przestałeś pić i teraz bardzo szybko chcesz odbudować relację rodzinną. Ne? I tu na siłę, to spotykamy się, siadamy tu wszyscy, ty tu siadaj, tu tu siadaj, tu siadaj. Ja będę teraz mówił mądre, fajne rzeczy, a my w ogóle teraz jesteśmy kumba, ja wszyscy się kochamy i zżygamy tęczą, ne? Wiesz, ne, No, tak to nie działa. Zawsze zaczynamy od siebie. I wiesz, w momencie, kiedy ty przestaniesz być jak wrzut na dupie, jeżeli ty przestaniesz poprzez pracę nad sobą, poprzez rozwój yy, wkurzać ludzi zwyczajnie sami zaczną do ciebie przychodzić. Jeżeli przestaniesz wszystkim gadać, co mają robić, przestaniesz oceniać i tak dalej, nagle twoi bliscy do ciebie przyjdą po prostu, usiądą obok ciebie, jak będzie coś oglądał, zagadają i w ogóle, nie? Czyli podstawa, kochani, to jest rozwój nas. My musimy się zmieniać, my musimy się rozwijać, żeby się nasza rzeczywistość zmieniła. I bardzo często jest tak, co też wiele osób potwierdza, że no kurde, no niby nic nie zrobiłem, no bo chodzę na terapię, trzymam się zasad terapii, staram się być asertywny, staram się nie kombinować, nie kłamać, nie wiem, czy tam żyję w oparciu o jakieś inne prawdy duchowe, o dekalog albo jeszcze tam o coś innego, czy o 12 kroków, a i tak dalej, rozwijam się, tak? Skupiam się na sobie w sposób pozytywny, nie skupiam się na sobie, żeby dbać o buteleczkę, bo to jest najważniejsze, w dupie zresztą, bo tutku musi być, tylko skupiać się na sobie w sposób pozytywny i konstruktywny. I nagle się okazuje, że twoje życie się zmieniło, relacje się jakoś same poprawiły i zdrowie jakoś fizycznie inaczej wyglądasz, nagle nie ubierasz się jak lumpne, że gołębie w ciebie chlebem rzucają. Nagle, ej, kurde, w robocie jakoś szef docenia, podwyżkę dał, wiesz o co chodzi. Albo nie dał podwyżki i sobie myślisz, kurde, może jednak w końcu czas zmienić tą robotę, no bo trochę słabo czekać 3 miesiące za wynagrodzeniem rozumiesz, nie? bo to też to, twoja tolerancja na wyzyski, wykorzystanie zacznie spadać w momencie kiedy ty się zaczniesz rozwijać ale tak czy siak jak już przestałeś pić nie? czy nie wiem, zaszyłeś się czy tam powiedziałeś dobra nie piję, byłeś na jakimś mitingu, nie, spodobało ci się zaczynasz pracę nad sobą jeżeli chcesz żeby twoje życie się zmieniło jeżeli chcesz za rok 1 stycznia 2024 roku, ile będzie nam dożyć? czy 2 stycznia. No to chcesz, żeby Twoje życie było inne? Trzeba pracować. Nie ma o czym gadać. I trzeba pracować nad sobą. Przede wszystkim. Reszta przyjdzie sama, w cudzysłowie. Tyle, bo długi ten clean wyszedł. Bardzo dobrego dzienka życzę. Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, podzielcie się, czy macie już też takie doświadczenie, jak to jest u Was i co możecie. Polecić, powiedzieć. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Cześć.